Witam wszystkich serdecznie, moje kochane, w tym wideo. To wideo dla tych, kto chce dużo, dużo zarabiać. W tym wideo ja powiem Wam o czterech narzędziach dla nail stylistów, które muszą być jako podstawa. No i jak Wam to ciekawe, to zostawajcie się tutaj ze mną. No to co, kochane, dzisiaj mamy już takie czasy, gdzie wszystko kupujemy, wszystko sprzedajemy i oczywiście my jako nail styliści tak samo musimy rozumieć, jak sprzedawać swoje zabiegi, swoje nawyki, swoje profesjonalne usługi, które my robimy. I jak to zrobić, żeby ta cena ciągle podnosiła się. Oczywiście wszystko zależy od naszego poziomu. Jak jesteśmy jako początkujący, to tutaj już nie możemy od razu zarabiać takie duże, duże pieniądze. Musimy równolegle z tym podnosić swoją kwalifikację. Ale wiem, że dużo stylistów po prostu ciągle siedzą na jednym miejscu, nie uczą się, nie rozwijają się i po prostu robią to samo, nie? Mają na przykład w swoich rękach takie nawyki jako manikir, pokrycie hybrydką i więcej nic nie robią. Ale tutaj pierwsza podpowiedź, to co każda stylistka musi ciągle rozwijać się. Przecież nowe produkty nadchodzą, nowe nawyki nadchodzą i my musimy rozumieć, co jest teraz na rynku popularne. Każda stylistka musi umieć robić nie tylko manikir jakiś jeden, a ona musi robić frezerkowy, klasyczny, męski manikir. Oczywiście mężczyzny to jest po prostu taka część rynku, która może zapłacić nam pieniędzy i my po prostu nie robimy nic dla nich. Rozumiecie, kochane? Dawajcie zrobimy może być jakieś takie gabinety dla mężczyzn, nie? Przecież oni bardzo boją się chodzić do salonów, tam gdzie są kobiety. Kochane moje, no naprawdę, pomyślcie o tym. To jest taka podpowiedź dla Was. A o których narzędziach ja bym chciałam z Wami pogadać? No to oczywiście cennik. Jak musi wyglądać cennik? To jest pierwsze narzędzie. Cennik to po pierwsze musi wyglądać jako książka. To nie znaczy, że jest taka karteczka z dwóch stron, taka malutka, gdzie napisane tutaj manikir, a z tej strony budowa paznokci. To znaczy musi wyglądać tak, że jak robimy zabieg manikir, to musimy to wszystko porozkładać na każdą taką technikę, każdą technologię, żeby było opisane, co to, dla jakich paznokciów, dla jakiej skóreczki a jest polecany ten zabieg, ile to kosztuje, ile zajmuje czasu. No i oczywiście piękne takie jako zdjęcie, tak, żeby było pokazane, jak będzie wyglądały paluszki naszych klientów po takim zabiegu. Ale oczywiście jako profesjonaliści, to my musimy każdemu klientu dobierać rodzaj manikiru, tak? Jako sucha skóreczka, to bardziej frezerkowy. Jako wilgotna skóreczka ma taką hiperhidrozę, to oczywiście my robimy jako klasyczny manikir, książkowy manikir. No i na takiej zasadzie robimy i dla budowy paznokci, i robimy i French, i jednolity. Wszystko musi być takie oddzielne, pięknie. No i jak robicie zdobienie ekspresowe, bądź jakieś takie bardziej skomplikowane, to samo musi być wszystko ułożone w tym cenniku. Drugie narzędzie, które ja proponuję Wam, w jaki sposób poprawnie komunikować z klientami. To powiedzcie mi teraz, bądź dobrze, nie dla mnie, dla siebie. Kiedy Wy mówicie o tej cenie, ile klientka musi spłacić? Ja wiem, co Wy możecie odpowiedzieć. Oczywiście w końcu, jak klientka podchodzi, oczywiście na końcu zabiegu do recepcjonistki i już ta mówi jej, ile tam musi spłacić. I tutaj klientka ma po prostu szok, tak, że Boże, ile? Ja nie myślałam, że tyle będzie kosztowało. I rozumiecie, żeby takiego nie było, niby takiego konfliktu, to ja proponuję Wam, żeby Wy zawsze omawiały cenę na początku zabiegu. A to znaczy, że jak przychodzi Pani Maria do Was, już ona u Was jest jako stała klientka, już chodzi do Was przez 5 lat ostatnio, nie? To ona przychodzi do Was, a Wy nagle wczoraj zmieniliście cenę. To musicie to wszystko omówić, pięknie pokazać jej, że Pani Maria,
już podwyższam kwalifikacje, już jestem lepszym specjalistą i teraz zabiegi będą kosztowały troszeczkę drożej. Oczywiście takie można, jak zdecydowali podnieść cennik, to wy możecie SMS wysłać klientom, że będą kosztowały troszeczkę dużej cen, ale nigdy nie denerwujcie, jak klient mówi wam, po co podniosła ceny. Przecież nikt nie podnosi ceny, a ty podniosłeś ceny. Aż na całych tam 2 zł, nie? No przecież uczymy się, nie? Ciągle uczymy się, rozwijamy się, inwestujemy w swoje wiedzy, pieniędzy i musimy na tym zarabiać. Ja mówię szczerze, że można zarabiać duże pieniądze. Do 500-700 dolarów za jeden set paznokciów można zarobić. Jeden taki zestaw budowy paznokci można zarobić prawie 700 dolarów. I są takie klienci, którzy płacą pieniądze. Rozumiecie? Ja nie wiem, dlaczego styliści, oni myślą sobie, że klienci nie mogą zapłacić. Nie patrzcie do portfelu klienta. Pamiętajcie, co wy chcecie widzieć w swoim portfelu. I to jest trzecie narzędzie, o którym zawsze musicie pamiętać. Rozumiecie, o co chodzi? No i to tak. No i jak pani Maria do was przychodzi i wy otwieracie cennik, to wy musicie jej powiedzieć, że pani Maria, co będziemy robiły, tak? To będziemy robiły manikier, polecam taki, to jest jeden paznokieć złamany, to zrobimy rekonstrukcję, będzie kosztowała to tyle i wszystko notujecie. Notujecie na pięknym takim karteczku, tak? Ile to będzie kosztowało, obok ustalacie po prostu z cenniku te ceny i już pani patrzy sama i liczę sobie w głowie, starczy jej pieniędzy bądź nie, tak? I na jakimś etapie ona może wam powiedzieć, że słuchaj, wiesz co, mam jeszcze taką ochotę, żeby ty zrobiłaś mi na przykład fręcza rysowanego i z jakimś kamieniem. Przecież pani Maria, ona wie, ile ona ma w portfelu, ile ona może wydać pieniędzy na ten zabieg. Jak ona ma jakieś, nie wiem, święto, to oczywiście ona chce wyglądać pięknie. No jesteśmy kobiety, kochany moje, jak my sami jako klienci przychodzimy, nie wiem, Boże, kupujemy jakąś tam koszulkę, tak? I jak my patrzymy, że jedna koszulka jest troszeczkę piękniejsza i ona jest odrobinkę droższa, to my myślimy, możemy my zapłacić za to. No i oczywiście, jak możemy, to kupujemy tą droższą, rozumiecie? To pamiętajcie o tym, że nie trzeba decydować, ile klient może zapłacić, tak? Niech klient sam decyduje. A wy patrzcie tylko w swój portfel i pamiętajcie, co wy chcecie, żeby tam było. Czwarte narzędzie, które może być, to takie certyfikaty podarunkowe. No i to, co dotyczy tych certyfikatów podarunkowych. Kochany mój, nie pracujemy charytatywnie, a to znaczy, że nasi klienci, jak oni chcą mieć zniżki, oni mogą kupić sobie ten podarunkowy certyfikat, w którym już są jakieś zniżki na kolejny zabieg. A dlaczego nie? My możemy zrobić różnie, tak? Żeby klienci na przykład kupowali certyfikaty dla swoich przyjaciół, tak? Żeby oni płaciły pieniądze i darowali certyfikaty komuś, swoim rodzicom, siostrom, przyjaciołom jakimś tam, tak? I to będzie bardzo przyjemnie, że ze strony waszego stałego klienta jeszcze ktoś tam dostanie taki certyfikat, a ta osoba stanie waszym klientem. I to jest po prostu super. To jest bardzo, bardzo naprawdę dobre narzędzie, takie podarunkowe certyfikaty. I pamiętajcie, nie pracujemy charytatywnie, nie pracujemy bezpłatnie, prawie musimy coś kupować sobie, nawet coś zjeść, tak, jakieś jedzenie kupować i dlatego musimy zarabiać pieniądze. Ale na takiej zasadzie tych podarunkowych certyfikatów my możemy i zarabiać pieniądze, i możemy zarabiać nowych sobie klientów, no i na takiej zasadzie pracować. Bardzo, bardzo zachęcam, polecam, żeby wy już od jutra spróbowały te narzędzia, naprawdę, chociażby jakieś narzędzia. Wy zobaczcie, w jaki sposób wam po prostu będzie lekko komunikować z waszymi klientami. Naprawdę, wy, no uwierzcie mi, uwierzcie. Przecież ja pracowałam z klientami przez 17 lat. Ja miałam takich klientów, które mi po prostu na tipy dawały złoto. Rozumiecie? Kolczyki, obrączki. I to tylko to, co oni płaciły jako 200, 300, 700 dolarów za paznokcie, które ja im robiłam, oni jeszcze z góry dawały taki
przepiękne prezenty. Jak Wy chcecie coś dowiedzieć się więcej, to oczywiście zapraszam na moje online szkolenie. Ja mam platformę online, gdzie możecie dostać wiedzy ze strony technicznej, jak poprawnie robić manikir, różne zabiegi, przedłużanie paznokci z artu, z budowy, ze wszystkiego. Zapraszam Was serdecznie na online szkolenie i oczywiście ja tam jeszcze Was będę uczyła, jak robić biznes. Przecież manikir to jest biznes. No i to tak, kochane moje. Życzę wszystkim powodzenia. Jak spodobało się Wam to wideo, to proszę pisać mi w komentarzach, co by Wy chcieli poznać ode mnie. No i oczywiście czekam od Was lajków i wszystkim wszystkiego po prostu miłego. I ściskam mocno buziaki dla wszystkich. Mam nadzieję, że to Wam wideo spodobało się i...